wybieram. Każda impreza organizowana w czapurach, w biurku, nie odbywa się bez występu góry dziecięcego szkoły podstawowej imienia Arkadiego Fidlera w czapurach. Proszę Państwa, ci, którzy za chwilę przed Państwem wystąpią, to być może przyszli prezydenci miast, radni, na pewno dobrzy ludzie, ponieważ to jest kolejne pokolenie, które będzie wśród Państwa funkcjonowało. Bo świat trzeba już kierpić, szansę puszcza na co dzień. Bo świat ma wspaniały smak, wypiekować świat ma wspaniały, świat ma wspaniały, świat ma wspaniały smak. Kim zostanę, gdy dorosnę, prześladuje mnie ta
proszę Państwa, nie mieli atrakcyjny konkurs na najdłuższą obierkę. Zapraszamy 8 osób. Byłoby fajnie, to oczywiście panowie, panie, z góry wiem, że panowie będą mieli mniejsze szanse, ale to nic nie szkodzi. Panie Kazimierzu, gratulujemy serdecznie, 118 cm. Niech się pan ukłoni publiczności. Pani Zenona, zapraszamy panią. 115 cm. Również proszę o klaski dla pani Zenony. Oraz pani Karolina, 72. Gratuluję. Proszę uprzejmie, niech pani podejdzie tutaj do góry. Tak, brawa dla pani Karoliny. Proszę państwa, dziękujemy, żeście państwo byli z nami w konkursie. Prawda, która jest uznana za tego ptaka w polskiej telewizji. Proszę państwa, ja zapraszam tutaj do nas do świetlicy. Zapraszam babotę. Proszę państwa, Danusia, następna pani, zapraszam na scenę. Słuchajcie państwo, Elżbieta, popatrzcie jaki kolor. My niechętnie wracamy do żółci, ale zobaczcie państwo ten krój, obuwie, fryzura, to wszystko lata 60. Brawo! Proszę państwa, kolejną modelka jest ubrana po trochę na stół studencki. Prosimy bardzo. Jak widziałeś tego jeszcze? Zapraszam na tęto. Proszę państwa, kropki są zawsze modne. Łatwo wyspa, suknia w grochy, do tego biały żakiet, również z czarnymi wypustkami. No jest to znakomite. Następną panią proszę. Proszę państwa, pogubiła. Proszę państwa, iście hipisowski strój. I kolory przede wszystkim, zwróćcie państwo na gamę kolorów. Proszę państwa, w eleganckim garniturze Zbyszek. Prosimy bardzo, Zbyszku. Bardzo, 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 proszę bardzo. Proszę państwa, i mamy parę z lat 50. Paulina i Artur. Popatrzcie państwo, wtedy panowie obowiązkowo mieli barwne bluzy. Pani też, tak jak mówiłem wcześniej, grochy, które są ciągle modne. Proszę uprzejmie do... Paulina ma jeszcze elegancką przypadkę na głowie. To jest dodatkowa dekoracja. Czy dzisiaj odważyłaby się pani jakaś w takiej kreacji wyjść? Na pewno byłoby to mile widziane. Oklaskami, brawami, ale proszę państwa, ogromny brawa dla naszych modelek i modeli. Dziękujemy, może się państwo. Proszę państwa, trzecie miejsce Paulina i Artur. Prosimy bardzo. Paulina i Artur. Bardzo zgrana para, tak otrzymują nagrody. Zrób pani prezes. Tak, tak. Słuchajcie państwo, dobrze, dziękujemy. Czekolady, co pan Artur dostał, to ona jest z lat 60. jeszcze. Drugie miejsce, Barbara. To jest ta dama w tym białym
To macie pięknie dobrana biżuteria. Te perły awrodowe, po babci prani, a okulary to chyba po pradziadku. Ale dziękuję, proszę Państwa, drugie miejsce. Zapraszam, zapraszam. Proszę, stań tutaj koło Pauliny. Dama w żółci, Barbara, proszę bardzo. Elżbieta, przepraszam bardzo. Gdyby się Elżbieta pokazała... Yeah.
dziewczynę, ślicznie wyglądającą. Proszę założyć na głowę. Proszę Państwa, te wianki są wykonane z żywych kwiatów. Tak jak Państwo widzą, są znakomicie wykonane. Ale proszę zwrócić uwagę, że to są kolory jesieni. Najpiękniejsze kolory, jakie sobie można wymarzyć o tej porze. A dosłownie za pół godzinki zaczniemy sobie turniej Twista. Więc rozgrzejmy bioderka, rozgrzejmy kolanka i za pół godziny startujemy z turniejem Twista, a już po turnieju Twista zaczniemy wspólną zabawę. Proszę bardzo, praca zbiorowa. Pierwsze miejsce, praca zbiorowa. Słuchajcie Państwo, kryćce na żyćce stały pyry w tyczce, a trejce stała bomberka i bejmy liczyła. Wlazła na tropkę, drtokiem zahaczyła, smalec ze skrzyczkami wywaliła, ale gemela się zrobiła. Smolec wyćpiła i za sznekę się wzięła. No to wiara z Poznania przyjechała, czapury, wiórek, babki zwiedzała. Pamiętaj, my tu tak robimy, że zamiast zdzierać się, po prostu dzielimy. Sznekę, skipkę dostali i potem tak gadali, jak lecą wióry, uciekaj na czapury. Pani Ania, Maria i Elżbieta, praca zbiorowa. I pierwsze miejsce, kto otrzymuje? Wiktoria. Wiktoria. Gdzie dziewczyna? Proszę,
młodzież. No mama pójdzie, to ja pójdę też, nie? Ja mam czterech kursach tańca i się dziwię, że ja tańczę. No i kochani, i teraz dzieciom dziękujemy, zapraszamy dorosłych na środek, nie jeszcze? 3, 2, 1. Zaczniemy od miejsca drugiego, numer jeden, miejsce, a nie, to pani, no. To tu mamy miejsce drugie, miejsce trzecie, numer 8. I miejsce pierwsze, numer 3. Moi drodzy, ogromne brawa dla naszych zwycięzców. Turniej tańca już za nami. I już za momencik zaczniemy wspólną zabawę na parkiecie.